Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje się włamują i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie rozświetlone. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeżeli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność. Oto słowo Pańskie. Tak zechcemy, moi drodzy, to dzisiejsze Słowo Boże czytać w kluczu i Dnia Ojca, i czci, którą oddajemy Ojcu Pio, ale także pozwolę sobie na lekką prywatę. 22 lata temu przyjmowałem święcenie kapłańskie w Dzień Ojca. To też przy okazji taki element ojcostwa kapłańskiego. Biskup Kiernikowski, biskup Siedlecki swego czasu. Jedna z książek, która była jego autorstwa, nosiła tytuł Posługiwanie Ojcostwu Boga. I była to książka związana z formacją do kapłaństwa. Ale zdajemy sobie sprawę z tego, że posługiwanie Ojcostwu Boga jest zadaniem nie tylko kapłanów, chociaż oni to realizują poprzez sakrament święceń. Ale nowy lud wybrany, Kościół, jak już wielokrotnie o tym słyszeliśmy, został wybrany do tego, by ludziom w świecie pokazywać Boga, który jest Ojcem. Żydzi mieli pokazać światu, co nie było takie oczywiste wówczas, że Bóg jest jeden, jedyny. I poza nim nie ma innego Boga. Wszystko inne nie jest Bogiem. Tymczasem Kościół przez Jezusa zostaje wybrany do tego, by pokazać światu, że Bóg jest Bogiem Ojcem. I to Ojcem, który kocha. Zatem zostajemy wezwani do takiej właśnie posługi, posługiwania Ojcostwu Boga na różnych odcinkach naszego życia. I na tym odcinku rodzicielskim, i na tym odcinku kapłańskim, ale także na tym odcinku takim pierwotnym dla każdego z nas, jakim jest chrześcijaństwo, które zanurza nas w Chrystusa. A skoro zanurza nas w Chrystusa, to zostajemy w Chrystusie usynowieni. Niech nasze kochane siostry nie czują się wykluczone. Ojciec, syn, usynowienie. To jest język biblijny. Ale zdajemy sobie sprawę z tego, że w tym usynowieniu jest mowa o przybranym dzieciństwie Boga. Zatem dawać świadectwo tego, że Bóg jest Ojcem. Zobaczcie, jak bardzo łatwo modlić się modlitwą Ojcze Nasz. Wszyscy chodzicie, albo prawie wszyscy chodzicie codziennie na mszę świętą. Na pewno większość z was, jak nie wszyscy, codziennie odmawiacie różaniec, koronkę do miłosierdzia Bożego, a pewnie wiele jeszcze innych modlitw, o których my kapłani nawet nie śnimy, a wy już je odmawiacie. My za to mamy brewiarz. I wielokrotnie w tych wszystkich modlitwach przejawia się modlitwa Ojcze Nasz. Wraca do mnie myśl świętej Tereski, Dzieciątka Jezus, która mówi, że kiedy odmawia tą modlitwę, to nie jest w stanie wyjść dalej, jak poza to słowo Ojcze Nasz. Mówi wtedy, płacze ze szczęścia. Jaka to świadomość, że nie jesteśmy dziećmi, które nie mają rodzica, że jesteśmy dziećmi Boga, Boga, który jest Ojcem. Pamiętam podczas naszych wizyt w domu dziecka w Kisielanach, gdzie jeszcze jeździliśmy jako klerycy w czasie studiów seminaryjnych, kiedy się wchodziło tylko w drzwi tej placówki, zwłaszcza takie małe dzieciaki już leciały od razu, rzucały się na szyję, tam nikt nie patrzył na żadną pedofilię, na żadne złe dotyki, nikt tego nie skarżył. Zresztą takich przypadków sam nie pamiętam ze swojej młodości. Niemniej te dzieci chciały być czyjeś. Jak to bardzo ważne jest mieć, doświadczyć miłość Boga Ojca. Doświadczyć, że jest się czymś. Zobaczcie, jak bardzo czasami łatwo rozpoznać, że ktoś nie nosi w sobie miłości rodzica, bo próbuje tę miłość zaskarbić sobie przez różne czyny, różne wybory, różne decyzje od innych ludzi. Potrafimy zachowywać się na pokaz, potrafimy, nie wiem, podejmować dane decyzje, wybory po to, żeby ktoś nas poklepał po plecach, by ktoś nas traktował jako swoich, jako równych sobie. Człowiek czasami rezygnuje z tego, co jest dla niego święte, ważne, bo w towarzystwie chce być zaakceptowany. Jak można być sobą, kiedy człowiek rezygnuje z tego, kim jest? Zdarza nam się niekiedy wypierać Boga. Nie wprost, ale zdarza nam się milczeć wtedy, kiedy trzeba mówić, kiedy trzeba dawać świadectwo, kiedy właśnie nie można milczeć. Czy czasami nie zachowujemy się jak te dzieci z domu dziecka, które nie wiedzą, kim są? Doświadczyć miłości Boga, który jest Ojcem. Być może trudno tą miłość przyjąć z różnych powodów, może niekiedy z historii życia, z własnych doświadczeń trudnych, czasami bolesnych, traumatycznych. Ale to tym bardziej trzeba prosić Pana Boga, okaż mi się Ojcem. Nie chcę być tym, kto chce zasługiwać na tą miłość, bo tą miłość mam. Ty mi ją dajesz całkowicie. I wy jako rodzice dobrze rozumiecie to. Tak jak ksiądz Arkadiusz mówił w niedzielę na kazaniu, matka rozdziela miłość nie według zasługi, ale według potrzeby. Patrzcie, jaka ciekawa myśl. Bóg nie czeka, aż będziemy zasługiwać na miłość. Bóg tą miłość wlewa w nasze serca. I to wlewa tak mocno, na ile to serce jest otwarte, na ile to serce potrzebuje tej miłości. Jak przyjdziesz z kubeczkiem półlitrowym, dostaniesz tylko pół litra. Ale jak przyjdziesz z baniakiem wody na 5 litrów, tak jak z Biedronki, Bóg ci wleje 5 litrów. Ile tej miłości potrzebuje? Może tym bardziej, jak czuje ten niedosyt, to za małość miłości ludzkiej, to tym bardziej trzeba jeszcze prosić Pana Boga, to Ty zalewaj moje serce swoją miłością. A Bóg powiedział do świętej Faustyny, ja jestem hojny, nie umiem dawać mało. To tylko jest pytanie, z jakim naczyniem, z jak bardzo otwartym sercem przychodzisz do mnie. Jak on jest otwarty na ćwierć, na 1/8, to się nie dziw, że tylko tyle tam spływa. To jest jeden wymiar, to świadczenie miłości Pana Boga. Tak zazdroszczę, prawdę mówiąc, zakonnikom, ojcu Pio również, bo do nas, do księży, mówi się ksiądz. Nie wiem, czy to wyszło z księcia, czy od czego, od jakiegoś arystokratu. Być może, bo kiedyś członkami stanu kapłańskiego mogły być osoby z wyższych sfer. To może stąd się wziął ksiądz, książę. Młodzi mówi o księciunio. To ładne. Ale do zakonnika się zawsze mówi ojcze. Przy spowiedzi bardzo często mówicie do nas, kapłanów, ojcze. To piękne takie, które pokazuje nam istotę naszego posługiwania. Być obrazem Ojca. Być w relacji. Zobaczcie, że ta relacja ojciec, matka, rodzic, to taka podstawowa relacja, najbardziej bliska sercu. Tak sobie myślę, śpiewaliśmy na początku mszy świętej pieśń, która towarzyszy mi od pierwszej komunii świętej. To, żeśmy śpiewali na pierwszą komunię świętą w Międzyrzecu, Wszystko Tobie oddać pragnę. Serce moje weź. Serce, relacja, więź. Mówimy kochać sercem, całym sercem. Stworzyć więź, nawiązać relacje. Jak kogoś kochasz, to ta osoba jest dla Ciebie bliska. Jest dla Ciebie ważna. Staje się dla Ciebie kimś bliskim. Serce moje weź. No pięknie, żeśmy tu wyśpiewali. Głośniej jak organy. Ale jestem gotowy oddać to serce Bogu? Czy jestem gotowy wejść w tę relację? Ja, Bóg, Ojciec, dziecko. Wejść w tę relację. Zobaczcie, że jak się ma relację, wszystko się znosi. Pytają mnie chłopaki, zobaczymy się we wrześniu w szkole? Wie, czas pokaże. Biskup nowo roboty mi naszykował, ale nie w Łukowie. Mówię, zobaczymy. On mówił, bo wie ksiądz, że księdza nie będzie, tu i nas na religii nie będzie. Mówię, o, to źle o mnie świadczy. Czego was nauczyłem? Wychodzicie dla księdza? Ale później sobie przypomniałem, że tak naprawdę chrześcijaństwo rodzi się z relacji. Do parafii też ludzie przychodzą wtedy, kiedy jest miło, kiedy są normalni księża. A jak są mniej normalni, idą gdzie indziej. Jak się będzie czepiał, jak będzie za bardzo darł, jak nie wiadomo co tam jeszcze. Ludzie idą gdzie indziej. Jak wierzą, bo jak nie wierzą, to już wcale nie pójdą. Zbudowanie na relacji. Na katechezie jest podobnie. Pociąga natura, pociąga relacja, więź, osoba. Gdzie jest Twój skarb, tam jest Twoje serce. Jeżeli Bóg jest moim skarbem, to moje serce też będzie szło. Pomyślałem sobie, ten święty Paweł, no jakby tak wszystko po kolei wyliczać to, co pani Katarzyna czytała, myślę, Boże, czy ja bym był w stanie to przeżyć dla Jezusa? Ileś razy kamienowany, ileś razy rozbitkiem na morzu, ileś tam głodowany, na wpół żywy. Wiem, że mamy różne zdania na ten temat, to nie jest nauka Kościoła, tylko moje prywatne takie zdanie. Ile żeśmy ucierpieli w czasie tej covidozy, jak nas ćwiczyli. Jeden z kapłanów powiedział bardzo mądrą rzecz. Ludzie wszystko zniosą albo ze strachu, albo z miłości. Święty Paweł to wszystko zniósł z miłości, bo była w nim relacja do Boga. On miał serce, które jest umocowane w Bogu. Bóg był skarbem, dlatego to serce potrafiło znieść. Większość z was jest rodzicami, małżonkami i sami wiecie, ile potraficie znieść, bo kochacie. Gdzie jest twój skarb, tam jest twoje serce. Proszę Pana Boga, byśmy byli pokornymi sługami Jego ojcostwa. A jak mówi Słowo Boże, słońce świeci na dobrych i na złych, deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, bo Bóg jest Ojcem kochającym. I jak bardzo potrzeba, by ci, którzy tej miłości doświadczyli, spotkali tych, którzy tej miłości doświadczyli, bo miłość jest w stanie przemieniać. Nie strach, miłość. Amen.